niedzielę 30 stycznia w hali widowiskowo-sportowej Mosiru odbył się charytatywny turniej piłki nożnej Barbórka Cup 2010. Celem imprezy była pomoc 25-letniemu Mateuszowi Goczał, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku w kopalni stracił nogę. Turniej charytatywny. Dla kogo zbieramy pieniążki? Zbieramy pieniądze dla kolegi Mateusza Goczała, który doznał ciężkiego wypadku w kopalni Mysowice Wesoła 25 października zeszłego roku. Chłopak grał w rozgrywkach pierwszej ligi, Śląskiej Ligi Górniczej i w drugiej. Koledzy tutaj nie zapomnieli o Mateuszu i w dzisiejszym dniu grają. 120 osób, w sumie to jest 10 drużyn, które gra w tym turnieju dla Mateusza. Czy wiadomo, ile pieniędzy uzbierano? Na chwilę obecną, z tego co tutaj dostałem taką informację, to tak, z licytacji zebraliśmy 1310 zł. Związek Zawodowy Górników w Polsce przy kopalni KWK Mysłowice Wesoła zebrał podczas biesiady 4000 zł. Przekazali mu to właśnie dzisiaj na turnieju. I z tego co słyszałem, Solidarność KWK Mysłowice też na swojej biesiadzie zebrała 3700. Suma mi się wydaje, że jak na taki cel i tak jest dobra, żeby tak przy następnych okazjach, nie życzę oczywiście tego nikomu, ale żeby takie sumy były zbierane na takie cele właśnie. Myśleliśmy o tym, żeby organizować co roku taki turniej Barbórka Cup 2010-2011 tak po kolei i jeżeli takie osoby, które doznają ciężkiego wypadku lub będą potrzebowały, może też być jakieś dziecko od górnika, które będzie potrzebowało pieniądze, takie cele chcemy realizować, pomagać tym ludziom, żeby zbierać te pieniądze i potem przekazywać. Moim zdaniem brać górnica powinna się wiązać i trzymać razem. Przyjechał tutaj wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce, pan Wacław Szekarski, który będzie wręczał puchary od miejsca trzeciego, drugie i pierwsze. Panie prezesie, jak pan ocenia dzisiejszy turniej charytatywny Barbórka Cup 2010? Turniej stoi na bardzo wysokim poziomie, przede wszystkim przebiega także w sportowej atmosferze. Ambicji zawodnikom nie brakuje, a i dla kibiców jest duża gratka, bo naprawdę można popatrzeć na fantastyczne akcje, parady bramkarzy i dużo piekielnie silnych strzałów. Czy dzisiejszy turniej warto organizować co roku cyklicznie? Oczywiście, że warto organizować, ponieważ no jest to jakieś zajęcie dla górników po pracy, ale także dla zwykłych kibiców, którzy no w okresie takim jak teraz nie mogą się emocjonować piłką na ligowym poziomie, ale za to mogą popatrzeć na mecze w wydaniu amatorów, które tak naprawdę wcale tak poziomem nie odbiegają od zawodowców. Komu pan kibicuje? Kibicuję wszystkim, ponieważ no jako jeden ze sponsorów będę wręczał puchary, ale prywatnie powiem, że jestem za kopalnią Pokój, ale to z sentymentu dla tej kopalni. W turnieju wzięło udział 10 zespołów, 8 drużyn reprezentowało środowisko Katowickiego Holdingu Węglowego, 2 drużyny Kompanię Węglową. Po 11 godzinach zmagań sportowych najlepszą drużyną rozgrywek okazała się Solidarność KWK Staszic, wygrywając 4-1 ZZRG KWK Wieczorek. Magdalena Warchoł, Marcin Jonata, Telewizja Mysłowice.